Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i cóż, widzimy się znowu w grze Elden Ring. Tak, po poprzedniej porażce dzisiejszy odcinek będzie trochę bardziej wycofany, można powiedzieć. Dlaczego? Ponieważ w pierwszej kolejności chciałbym trochę poszukać rzeczy, które pozwolą nam ulepszyć nasze duchy podobne. Tym samym też po prostu będziemy chodzić po katakumbach. W wielkiej maści, bo... No jak się zorientowałem... Katakumbach najłatwiej, o! Takie rzeczy, jak właśnie te... piorne i nagrobne konwalie, a my potrzebujemy akurat właśnie chyba nagrobnych, jeśli się nie mylę. Więc, no... Wchodzę do katakumbów, które już dawno powinienem mieć skończone. I oczywiście są tutaj ci przeciwnicy, którzy mnie pewnie zabiją, bo ja nie umiem ich unikać. Tak czy inaczej, pochodnia... Dobra. Może w sumie powinienem tu iść z kosturem, a nie z kataną. To chyba będzie mądrzejszy pomysł. No więc tak czy inaczej, idziemy tutaj, mając to, co mamy. I próbując nie umrzeć od nich. O, chołeła, teraz sobie jeszcze uświadomiłem, że jednak muszę mieć katanę. Bo nawet... Nie zmieniłem zaklęć z powrotem na te, które powinienem używać. O, po walce z mogiem. No cóż. Tak więc musimy zrobić to i muszę użyć ten kostur, żeby móc wszystko pomieścić. Dobra. Tak, katana jest, pochodnia jest, wszystko jest. No, jak mówię, będziemy szukać różnych katakumb i je przechodzić. Z nadzieją na to, że zdobędziemy jak najwięcej. Do takich właśnie takich konwali. Można znajdziemy jakieś inne warte uwagi popioły. I tym podobne. Przy czym główny cel nadal jest niezmienny. Pokonać moga i wejść do dodatka. A im prędzej to zrobię, tym lepiej dla mnie. Może jest tylko, że to jak bliski śmierci byłem walcząc z tymi dziadami w pogrobnie. Obawiam się, że mog nadal będzie dla mnie zbyt trudny. Znaczy oczywiście wszystko może być inaczej. Co, tu mam jeszcze upiornych. Okay. Upiornych to już nie potrzebuję, jednak mam ich pod dostatkiem. Ale hej, nie będę narzekał, jak dają za darmo. Co, tu mamy strażnik grobów pojedynkowicz. Okej. Okay. Okej, okay, zginę dlatego, że... wszystkiego, takie będą mnie przewracać. Warto wiedzieć. Muszę przewracać, wytrącać z równowagi. Ale może jednak nie zginę. To byłby wstyd i hańba tutaj umrzeć jak... pogrobno. Bądź co bądź. Wpędzony rycerz... Engwal. Okej. Okay. Czy dostaliśmy jakieś... popioły, jak zwał, tak zwał. Fajnie, że to mamy, ale gorzej, że zdobyliśmy tylko opcję na ulepszanie czegoś do jedynki. Wow. A najgorsze jest to, że nie widzę nigdzie innych katakumb. Ojojoj. No to nie wygląda najciekawiej. Najśmieszniejsze jest to, byśmy być totalnie 100% całkowicie szczery, że pamiętam, że ich tu było pełno. Nie wiem, czemu ich nigdzie nie ma. Chyba będę się szukać po prostu. Po prostu nie mam pomysłu, gdzie one mogą być. Jedyne tylko co to wydaje mi się, że gdzieś tu były jakieś, więc od razu ich poszukamy. Jeśli się mylę, to szkoda, jeśli się nie mylę, to nie szkoda. I tak, oczywiście mówię tu o katakumbach z pogrobna, żeby nie było, bo wiem, że w Liurni mamy jeszcze jedne niezwiedzone. I do nich oczywiście też pójdę. Ale najpierw chciałem właśnie w pogrobnie. Kto wie, może okaże się, że pogrobno będzie miało wystarczająco dużo wszystkich pierdół, żeby sobie poradzić. Ze wszystkimi moimi nieszczęściami, a... ja po prostu jestem tyle głupi, że o nich zapomniałem. I... a. Chyba się myliłem. Bo tu nie było niczego, a tu... A okej, jednak sam. Jednak sam. Gorzej, tylko że to nadal może nie być to, czego potrzebuję. Ale a jeśli to nie będzie to, czego potrzebuję, to będzie zawsze coś innego. A jak będzie coś innego, to będzie cokolwiek. A jak będzie cokolwiek, to będę coś miał. A jak będę coś miał, to może wyjątkowo, żeby się mi trochę szczęściej, pokonam tego moga.
Wydaje mi się, że dużo mi nie trzeba, żeby dać radę. Po prostu niewielkiego wsparcia. Ja wiem, że mógłbym teraz dosłownie w ramach tego niewielkiego wsparcia pójść i zdobyć sobie popioły mimika. Czyli mieć dosłownie swoją kopię znowu przy sobie. Ale jak mówiłem, nie chcę używać już więcej Mimic Tira, jak to się po angielsku nazywa, czyli tej po prostu istoty, która będzie przypominać kształtem, umiejętnościami wszystkim mnie. Okej, nagrobna konwalia. Fajnie. Ale tylko, że nadal jedynki. Jest tam też mocno dziwić, że to tylko jedynki. Jesteś w progrobie. Więc nie wiem, czego się spodziewałem tak naprawdę. Pewnie jakiegoś cudu. O, pamiętam to. Ogólnie mówiąc, powinien tam strzelić z kuszy albo z łuku, żeby to wyłączyć. Mówię, że powinienem, bo nie zrobię tego. To jest łatwiejszy sposób, jak się tego pozbyć. O taki. Głowa gadająca mi to. Tak, jak co, czasami są tam jeszcze jakieś fajne inne sekrety. Również warto patrzeć na te słupy. Ale raczej to jeszcze nie tutaj. To nie w pogrobnie było. Tylko te sekrety zacząłem się trochę później. Okej, znowu dałem się usmażyć. Prawie ja po prostu. Okej. Razem spokojnie i gwiazdny kluczą. Tak, czy tutaj coś może być? Nie, nie ma szans, żeby tu coś było. Po prostu pokonajmy tego mini gargulca. Weźmy co jest. Piorną. Jedynkę. Coś czego... Ponownie! Nie potrzebuję. Okej. Okej, rozumiem, bro. Musiałeś mnie upokorzyć. Nie będę nawet po to drobinki wracał. Szarżuję po prostu czym prędzej, tylko obie przed siebie. Wejdziemy już po tej drabinie. Nie przejmując się niczym. Może się uda. Tak. Po tym wszystkim pójdziemy na te katakomby w Lure, mi się wydaje, bo innego pomysłu nie mam. Potem po prostu, jak już katakomby będą załatwione, to... Nie wiem. Może pójdę jeszcze do jakiegoś z tych takich tuneli. Można zdobyć właśnie kamienie górnicze. O ile jakiś jeszcze mam, nieodkryty. Czy wiem, że są dwa nieodkryte na Altusie, ale... Czy ja chcę szukać. Bo nie ukrywając, no będzie co przedsięwzięcie wymagające do mnie trochę czasu. A prawda jest taka, że niecierpliwie się tak samo bardzo jak wszyscy pewnie, żeby no, móc już wejść na obszar dodatka i grać w dodatka, nie tylko chodzić po podstawce, więc no... Nie żeby podstawka była nudna, żebym nie bał się bardzo dobrze. Prawda jest taka, że świetnie. Świetnie, jest po prostu przyjemność grania w to. W szczególności jak na przekór wszystkiemu robię po swojemu rzeczy i postacią, która nie ma prawa bytu, prawie pokonuje moga. Wiem, że to jest dużo powiedziane, prawie pokonuje. Że tak blisko wcale to nie było, ale... No rozumiecie, o co chodzi. To jest przykład po prostu. Więc tak. Ja będę próbował. Wy możecie patrzeć, jak nie umiem. Czym prędzej to zrobimy, tym szybciej wejdziemy do dodatka i zobaczymy, co tam się skrywa. Bo no, to prawdopodobnie skrywa się tam coś naprawdę świetnego. Czemu tak wnioskuję? Odpowiedź jest bardzo prosta. To jest gra od From Software. I w większości dodatków skrywały się świetne rzeczy. Czym no... Mówię w większości, bo... Wtedy powiedziawszy, jeśli chodzi o niektóre dodatki, to... Mogę powiedzieć, że bardziej skrywające coś, to wydawało się po prostu irytujące. Ale mówię niektóre, bo... Pokrzyckiego czarodzieja. Kolejny raz coś fajnego, ale nie to czego szukałem. A mówię tu konkretnie o dodatku, nie pamiętam, który to był, ale chyba do dwójki jednym. Strasznie irytującym. Szczególnie jeśli chodzi o jedną lokację. Swoją drogą jest to jedna rzecz z Dark Soulsów. Wszystkich. Łącznie, której nie przeszedłem nigdy. I raczej nie mam zamiaru za szybko. Te katakomby były. Czone, więc teraz teleportujemy się najbliżej jak się da tych i wchodzimy do kolejnych. Ale dobra. Więc kontynuując.
była jeszcze jakaś chyba jedna sekcja. Gdzieś jeszcze, w jakichś innych. O których też mogę powiedzieć, że była trochę irytująca. Ale co jak co, zazwyczaj. Jakby nie było. Te dodatki miały w sobie coś takiego niezwykłego. Fajny klimat, zazwyczaj. Jakąś tam fabułę też, zazwyczaj. Na pewno interesujące zaklęcia, bronie. Nowe lokacje, często bardzo pięknie wykonane. Mówię, czy często, bo są przypadki takie jak ta lokacja, o której mówiłem, że nigdy nie ukończyłem. Której to, nie poście mówiąc, oko bestii drży. Oj, no niedobrze. Niedobrze, to oko bestii drży. Ale nie chcesz, bo ono drżało. Bo skoro drży, oznacza to, że tutaj dostaniemy te całe porowe korzenie. Chociaż, czy to źle, że dostaniemy morowe korzenie? W sumie? Nie, nie nazwałbym tego złym. Ale nie nazwałbym też tego dobrym, bo... Czy tam cokolwiek to da? Chyba nie. Ale tak, wracając, czym mówię. No, widać, że jej nie ukończyłem, ale pomijam taką kwestię. Ta lokacja jest po prostu pokryta cała... gęstym śniegiem, bo mogło mi pan domyślić, że to był śnieg, czym pan. Dosłownie nic tam nie było widać prawie. Więc... no nie wyglądało ładnie nic. Tak, nagrodna konwalia dwójka, więc już jest trochę lepiej. Okej. Okay. Pokonamy go oczywiście dwa razy, bo... przypominam, że jest to konieczność. Z prawie wszystkimi tubkami, jako że nie mamy świętej broni żadnej. Przynajmniej nie kojarzę, żebyśmy mieli. Ale może się okazać, że coś gdzieś mamy jakoś. Proszę bardzo, co jest? Czemu nie mogłem... cokolwiek? Co? Ja coś tam jest. Użyjmy tego klucza. Ups, pamiętam, trochę ich miałem. Nawet jeśli tu jest jakiś śmieć, to może by też to przełował? Jakiś topór Rose'a, czy co, cokolwiek jest. Zaraz zobaczymy. Zanim to oczywiście muszę wyeliminować szkieletowych łuczników. I ten topór, to co to będzie za broń? Tylko szczerze mi tu proszę. A! Nie udźwignę go. Ale ha. Jakiś topór taki dla nas nawet teoretyczny. Więc nawet fajnie. I... ojej, pamiętam to miejsce. Mam powiedzieć, że naprawdę ja teraz pamiętam to miejsce. Wiem, gdzie my jesteśmy. To jest dosyć nietypowe, jak na mnie. Ale jednocześnie jej. Lubię pamiętać. Chociaż nie ukrywam tego miejsca tutaj i teraz, to wolę mnie kojarzyć. Mam z nim zbyt dużo złych wspomnień. Może to was pójdzie lepiej, ale tak. Prawda jest taka, że no nie miałem tu dużo dobrych wspomnień. Ale hej, przynajmniej zdobywam nagrodę konwalię dwójki. Co? Powoli moje te wszystkie duchy będą mogły być coraz potężniejsze. Inkrab. Dziękuję. I co mamy tutaj? Łuk ręczny. Definitywnie się przyda. O, kolejny krab. Nie chcę się do niego podchodzić. Pozbądźmy się go w taki sposób. Ale ja jak szybko się spami tym czymś w porównaniu do komety. Są komety, odłamka komety. Pełnej komety tutaj nawet nie ruszę. Nie ma szans. Jak zdobędę więcej inteligencji, to mnie bardzo długo. A co bardziej mnie się wydaje, że muszę podinwestować za nim coś, co... właśnie w statystyki przeżywalnościowe. Może być tylko śmieszne, bo mam już 30 witalności, ale nadal się czuję totalnie jak papier. Może to jest kwestia zbroi. Nie mam pojęcia. Ale tak czy inaczej muszę podinwestować w przeżywalność.
teraz, jak tam się było... Jak tam było, w sumie? No nie wierzę, że zginęłem. To jest po prostu lama w moim stylu. Ale tak, okej, tym... Czyli drugą piłą muszę tam pojechać. No dobra. No dobra. Przecież przejdziemy do katakomby, jak będę miał już meduzę na dwa. To może sprawdzę, jak pójdzie z mogiem ponownie. Chociaż też, jeśli mam być totalnie szczery, nie wiem, czy meduza cokolwiek w tym wszystkim zmieni. Dobra, piła, spadaj szybciej, dziękuję. Bierzemy i jest to nagrobna czwórka. Okej. Jak będziemy mieli do czynienia z czwórką, no to tutaj już może być lepiej. Tak, jeśli udałoby się czwórkę zrobić, to jestem skłonny powiedzieć, że tak. Te, co ta meduza, może naprawdę dużo namieszać. A póki co, może biegniemy po prostu przed siebie. Bo, jeśli mam być totalnie szczery, nie jestem w nastroju obecnie na... ubijanie tych wszystkich trupów. I tak, to był sekret. Najpierw idę na sekreta, czy najpierw pójdę na nie sekreta? A, pójdźmy na sekreta. Jest tu kolejna czwórka. Tak, wiesz, można było tu kogoś wezwać, ale... za bardzo spanikowałem. I okej, tu po prostu walczymy z tym... z kitobójcą czarnych noży. Pamiętam, że są dosyć szybcy. I po jednej wersji, gdzie walczyło się z nim jakby w tym więzieniu, ale potrafią być bardzo wredni. Ale nie nazwałbym ich jakimiś niemożliwie... zabójczymi. No chyba, że rzucone tym atakiem. No wtedy już jest nieciekawie. Dobra, o, nie mam skupienia, widzę. Tak, lepiej byłoby je zregenerować. A, nawet nie będzie potrzebne chyba. Chodź tu. Gin. Dobra. Modry sztylet skrytobójcy i śledczy tego noża. To był modry sztylet skrytobójcy. Pewnie go tutaj nie przywracałem PS. Powiedziałbym, żeby to było coś, czego potrzebuję. O, trafienia krytyczne. Ja przynajmniej bardzo z rzadka robię i nie podniosłem roślinki, brawo. Brawo, po prostu. Wracać się po nią, czy nie wracać? Dobre pytanie. O, trójka. Mamy meduzy na czwórce. Dało się. Wiecie co? Zobaczę, jak sytuacja. Ale chyba się nie wrócę. Zawsze możecie mi napisać komentarz przypominając o tym, żebym kiedyś tutaj wrócił. Też jeszcze jest kolejna trójka. A dobra, nie, sam nie tam. Próbki albo wszystkie poginęły, albo się zgubiły, więc mogę zaryzykować. Po prostu idźmy po to. I teraz zobaczymy jeszcze kolejnego tutaj bossa, bo Talgat ma właśnie dwóch bossów. I co mamy? No, trójkę. Dobrze myślałem. Właśnie, bo jeden był tym zabójcą czarnych noży, czyli takim dosyć sekretnym. A przez takim dosyć sekretnym mam na myśli dosłownie to, że trzeba było odkryć ten sekret do ściany, więc no. I można powiedzieć, że to on był tym, o którym myśleli, że gracze będą przychodzić tutaj, żeby pokonywać. W ogóle, co ciekawe, za pierwszym razem chyba nawet tego przez przypadek odkryłem. Wydaje się. Teraz już wiedziałem, że tu jest, więc no. Ale dobra. Starczy tego paploniny.
Jak ze skupieniem dobrze, z życiem też dobrze. Po prostu idziemy. Z kim mam tu do czynienia? Czarnym cieniem. Okej, okay, pamiętam, że to były wredne dziady. A, co on mi zrobił? Jego trych... Takiego tylko nie znam. I prochy bliźnioksiężnika. Ważna rzecz. Księżnicy to są ci najpotężniejsi magowie teoretycznie. I załogowie teoretycznie. Złym człowiekiem. Tak czy inaczej. Idziemy szybko ulepszyć meduzę na czwórkę. I spróbujemy znowu walczyć z Mogłynem. Jeszcze tylko jedną rzecz szybko na pewno muszę sprawdzić. Pewnie będzie takie myślę, niestety. Always good to see you safe. So. Maybe I should tell you. Lately, I feel I'm on the precipice of falling into a deep, fathomless slumber. And I have an inkling it could spell trouble for you somehow. So I just wanted to get the apology out of the way beforehand, since you're so scary and all. Okej, ja myślałem, że będę mógł zdobyć w końcu jego ubranie, jakby. A tu się okazuje, że on... A. Z jakiegoś powodu nadal... Nadal jest żywy. Jesteś o tym, czy musisz wiedzieć, co? A little while ago, someone started lurking in the wing on the opposite side of the round table. And I can hear, from all the way over there, the howling and wailing of spirits in fear of a curse. I can even hear the repulsive twisted malice in itself. A plethora of spirits in an unceasing cacophony. I can't even imagine. How much suffering inflicted to who knows how many souls. Not even the grafting caused anything like this to happen. You should keep your distance. Okay. I know you're strong, but please. Tak czy inaczej dostrajamy. Cztery. O, jeszcze rozmowa. Zobaczymy, co na pole. I feel like I'm really coming to grips with spirit tuning of late. I can see how and why immortal essence exists. A spirit under the golden order. I can understand their yearnings. What they become drawn to. Master Hugh said it himself, actually. But I'm no mere prentice any longer. Once again, I'm pleased to make your acquaintance. Roderica, the certified spirit tuner. Okay. Świetnie. No więc... Jeszcze szczęście. Będę tego potrzebował. Pierwsza pieczęć zdobyta. Jak widzicie, Meduza jeszcze żyje, więc nie ma tragedii. Trochę pomaga odciągać uwagę ode mnie. On nawet bym nie musiał używać zaklęć tak bardzo. Okej. Ale i tak wolę czym prędzej po prostu, wiecie, zająć się tym wszystkim. W sposób, który jest mi najbardziej znany. Czy zaczynam myśleć, czy może... Może to w ogóle będzie stanowiło jakieś problemy? Kiedy ona tutaj towarzyszy? Nie, niestety będzie. Widzę, że nie zginie. No ja oczywiście, że musiałem zginąć. Bo jakby inaczej. Ale tak. Generalnie mówiąc, Meduza nie ginie już od niego na jeden czy dwa ciosy, więc jest dobrze. Jeśli będę w stanie go zatrzymać na sobie, to no powinno być świetnie. Dobra, dwie pieczęci je. No i niestety Meduza nie żyje. A co za tym idzie... Jak to powiedzieć, no jesteśmy znowu sami zdani na siebie. Ale stwierdziłem, że no i tak to pokażę, bo czemu nie. Tak, wniosek. Jeśli teraz zginę, to jest bardzo prawdopodobne. Meduzę wyzwać dopiero po tym, kiedy dostaniemy już trzy pieczęcie. Wtedy będzie mogła bardziej pomóc. Jakby trudniejszym segmencie. Ale no. Stwierdziłem, że już i tak pokażę wam to wszystko i zobaczymy, może uda się. Tylko do zarzucenia trzeciej pieczęci i... No niestety nie. Zginęłem przez moją głupotę.
Ale mówię, to jest mój największy problem. Jak po prostu jestem zbyt chciwy z tymi atakami. Więc bezpiecznie podejść do tego, na zasadzie zrobię jeden atak i poczekam, aż on potem odpowie. To nie, robię dwa albo trzy i przez to ginę. Ale no, jeśli będę spokojnie podchodził do wszystkiego, to może się uda. I dobra, czemu nie? Pokażę to podejście od początku w pełni. Bo moim zdaniem, no, moja technika jest akurat bardzo tutaj prosta. Cudownie. To wszystko sobie robię. O! Jak jest taka sytuacja? Podchodzę, robię jeden czy dwa ciosy. Po czym, no, się wycofuję. Jak robię ten atak, po prostu skaczę sobie i mogę wypuścić wtedy moje kamienie znowu. I problem jest z tym, że zazwyczaj tutaj rzucam dwa albo trzy razy kamieniami. Ale odpowiedź prawidłowa to jest jeden rzut. Nawet jeśli przez to będę mniej go przewracał, to będzie dużo bezpieczniej. No chyba, że utknę tak jak teraz i no. Naprawdę prawdopodobnie do swojej śmierci tym? Nie. O dziw nie. Dziw nie. Wow. To tak totalnie o dziwo, bo zazwyczaj w takich sytuacjach już bym dawno zginął. No, ale tak czy inaczej, widzicie. Już się go nauczyłem dosyć dobrze, jeśli chodzi o pierwszą fazę. W sumie zacząłem się tak zastanawiać, czy nie lepiej zamiast mieć tę wolną regenerację, wziąć sobie ze to, co powoduje, że jak będę go przebijał krytykiem, to będę mógł odzyskać trochę skupienia. Ale doszedłem do wniosku, że nie. Ta regeneracja pozwala mi, jeśli jestem na tyle ostrożny, nie musieć się przejmować czymś takim, jak to, że muszę używać butelki. Chodźcie, ta regeneracja bardzo powoli mnie leczy. No, i znowu zrobiłem ten błąd, o którym mówiłem. Tak czy inaczej, no, widzicie, jak ta walka wygląda. Więc no, spotkamy się teraz tym razem znowu, jak już zacznie sobie sruwać na skrzydełkach. Chyba mam to. Tak. Mam to. Wzywam w takim wypadku meduzę teraz. I czas na walkę już taką ostateczną. Tutaj nie ma miejsca na błąd. Może tylko, że meduza nadal może szybko paść, zanim zdąży pomóc. Mhm. Ja tutaj potrzebuję bardziej bezpośrednich rzeczy. Albo... to też byłoby dobrym pomysłem, nauczyć się po prostu unikać jego ataków. Starcie pierwszą fazę przejść kataną. Tak, chyba tak zrobię. Postaram się zaoszczędzić punkty na fazę drugą. Okej. Okay. Niestety nie udało mi się zaoszczędzić punktów do końca. Ale mamy meduzę, mamy drugą fazę. I mamy aktywną runę, bo stwierdziłem, że spróbuję z runą. Bo kto wie, może runa będzie tym, co mnie zbawi. Odpowiedź brzmi tak. Runa mnie zbawiła od śmierci. Warto było ją aktywować. Tak, nie żartuję, naprawdę. Gdyż ta runa mnie zbawiła od śmierci przed chwilą, to jeszcze zwiększa obrażenia trochę tych głazów, którymi tutaj mogę go obrzucać. Pozwala mi... I tu? Jeśli mam być szczery, nie wiem ile. Czy jeden, czy dwa dodatkowe głazy rzucić na ten... na pasek. Ale to nadal jest sporo. Na spokojnie, gwiazdokluczu. Na spokojnie. Może ci się to uda. Tak, w tym momencie mógłbym pójść tam go dźgnąć, ale nie ma co. Lepiej wypić po prostu butelkę i... na spokojnie do tego podchodzić. Gorzej, że nie ma już meduzy. Okej.
i nie mam już chyba żadnych butelek. Cielecznicze jeszcze mam na szczęście, więc biorę od razu. W ogóle patrzcie, jakiego ja mam pecho farta. I tym teraz było nigdy za nieskok, to może by się udało. Ale tak, za każdym razem, kiedy próbuję dosłownie rzucać to w drugiej fazie, on akurat robi szarże z widelcem. A cóż. O, znowu pod mi nie odpowiada. Okej. Okay. I cóż. Wniosek. No trochę jeszcze tu brakuje, żeby to się umiało udać. Niestety. Co za tym idzie, chyba będę zmuszony znaleźć jakieś coś innego, co mogę robić, więc... Zbudkamy się za chwilę w jakimś innym miejscu, jak wpadnę na pomysł, co zrobić. No dobra. Niestety nic sensownego nie wymyśliłem. Dlatego też stwierdziłem, że na ten moment po prostu szybko wyjdziemy z wulkanicznego dworu i spróbujemy znaleźć tego... czara, który tutaj gdzieś będzie po drodze. Jest jedna rzecz, taka główna można powiedzieć. Druga, o której też pomyślałem, to to. Jeśli go znajdziemy... Może uda mi się zrobić jeszcze jedną bardzo interesującą rzecz. Dlaczego mówię, że może? Bo jest bardzo prosta. Po prostu nie pamiętam, czy mam wszystko, co jest potrzebne, żeby to zrobić. Albo mówiąc tak prościej, normalniej, żebyście mogli wiedzieć, o co mi chodzi. Może udałoby się jakimś cudem zdobyć wystarczająco dużo inteligencji, żeby móc użyć tego czaru. Jeśli to by się udało, to byśmy odnieśli wielki sukces. Bo zgodnie z tym, co się orientuję, czar ten będzie wymagał dokładnie tyle samo inteligencji, co kostur. Ten, który przyspiesza jeszcze bardziej rzucanie zaklęć. Po prostu trochę większego zużycia. Ale no... Tak czy inaczej, warto byłoby to zrobić i w sumie nie pomyślałem, żeby przywrócić swoje butelki do normalnego stanu, bo powiem szczerze, że próbowałem przez kilka podejść robić raz się żyje. Po prostu... No, mogę pokonać. Mając więcej butelek i to by mogło działać, gdyby nie jeden fakt. A zaklęcie, którym go atakowałem, proca. Nie, że to może już za dużo punktów, jeśli mniej więcej butelek. Ale jest trochę za wolny i w drugiej fazie, no, występuje u niego dosyć sporo ataków. No, muszę być ze sobą szczery z wami. Naprawdę dosyć sporo ataków, które to są za szybkie. Tak, prosto, za szybkie. Nie jestem w stanie rzucić tego zaklęcia i uciec. Zanim on mnie dopadnie. A w drugiej fazie... Po prostu nawet moja tarcza nie jest w stanie mnie przytrzymać, jeśli mam pełne życie. Więc najprościej mówiąc, nie ma tam miejsca na to, żeby próbować blokować ataki czy coś. Bo nawet samo zablokowanie już wymaga ode mnie też takiej interakcji i takiej precyzji, że zazwyczaj nie wychodzi, nawet jeśli bym próbował. Więc niestety. Sytuacja wygląda tak, a nie inaczej. Nie jestem w stanie nic zrobić na razie z mogiem. Serio, nagle jest za ciężko? Wow. Dobra. Okej, padłem tutaj trochę przez moją własną lamę. I dobra. Schowam w takim wypadku katanę. Spróbujemy pokonać to tutaj dziadostwo. Bo jeśli się nie mylę, za pokonaniem tego dziadostwa dostaniemy coś fajnego. Nie będę spoilował, co to jest. Powiem tylko, że... To jest to, o czym myślę. A powiem tak, dałbym jakieś 30% na to, że to jest to, co myślę. 70%, że nie jest. A dlaczego w taki sposób? Bo jestem jałpem, który może nie ogarnąć. Może mylić wszystkie fakty. O, właśnie przekazuję, zamiast niego wezmę kwotę meduzę. Ale tak, wracając. Jeśli to okazało być naprawdę tym, o czym myślę,
To jest tutaj akcesorium tej butelki specjalnej, które mniej więcej pozwoliłoby nam w momencie, kiedy ją wypijemy, przez następne, nie pamiętam ile tam, czy 15 czy 30 sekund rzucić zaklęcia bez kosztu skupienia. Nie wiem, czy na popioły wojny też to tak działa, czy nie. Ale no, nawet jeśli nie działa, to nadal zaklęcia bez kosztu skupienia, świetna rzecz. Okej, padło? Padło. Zobaczmy, ile to zada w takim wypadku. Podobną ilość. Znaczy mówiąc, proces jest lepsza. I oczywiście, że zginę bez miłopem minimum. Typowe. No, jak już tu jesteśmy, to muszę z tym walczyć. Nie odpuszczę. Myślę, że wiem, że można to pokonać bez problemu. Tylko jakoś tak nie wiem czemu sobie nie radzę ostatnio. A może to jest wina zbroi, która w sumie ma niskie odporności, może to jest wina AP. Nie wiem. Mam 30 punktów witalność ponad. Chyba mam ponad 30. Nawet jak nie ponad, to nawet ta 30, to teoretycznie. Jak zaumówię teoretycznie, ale dobra. Nieistotne z tym. No powinno wystarczyć. Nie mogę dać 60 w witalność przecież teraz. Znaczy bym nie miał statystyk na nic innego. Co, no, najprościej mówiąc, muszę po prostu jakoś się obejść z tym wszystkim bez koniecznie inwestowania kolejnych 30 punktów w witalność. Ciekawe mi to trafiło. Skoro i tak przeskoczyłem nad tym, ale dobra. Teraz to i tak, można powiedzieć, że nieistotne. No, nie żartujcie. Wiecie co, ja po prostu sobie to pokonam chyba na spokojnie. Teraz spróbuję samemu na spokojnie to pokonać, bo widzę, że zacząłem się irytować niestety tym wszystkim już powoli. Mam tego dosyć. Naprawdę, mam tego dosyć. Po prostu nic. Nic mi się nie wychodzi. Nie wiem czemu i naprawdę nie mam pomysłu, co mogę zrobić. Zostaje mi chyba tylko jedna, jedyna rzecz, jaką mógłbym zrobić, żeby móc wyjść z tego dodatka i zawołać kogoś na koopie, żeby mi pomógł. Oczywiście tego nie zrobię, bo jak mówiłem, nie chcę tego robić. Chcę, żeby wszystko, co tutaj się stanie, było moim osiągnięciem. No ale dobra. Zostawiamy w takim wypadku na razie tego ducha wrzuconego drzewa. Nawet nie mogę się teraz upewnić, że miałem rację, albo że jej nie miałem, niestety. Tak bywa. Po prostu jedźmy przed siebie, szukając czegokolwiek. Czy w sumie to... No nie. Cztery, jeszcze tego mi trzeba było, naprawdę. Zaprzysięgę, okej, to jest fajne. Bardzo, ale... Naprawdę nie potrzebowałem cię tutaj teraz. Naprawdę, tylko ciebie mi jeszcze brakowało. Proszę cię. Wreszcie mi zrób taką przysługę i zgiń, naprawdę. Proszę cię, abyś zginęła, nie unikła mojego pocisku. Nie wiem, może dostaniemy chociaż talizman magicznego skorpiona. Chyba, żeby pomogło jakoś. Czy nie, w sumie. Może by pomogło, ale sam nie mam pojęcia. Dobra, pokonane. Chociaż jedna rzecz, która się udała. Pięty nóż rzeźnika, ciekawa sprawa. Czegoś więcej, ale okej, dzięki. I nie ma skorpiona.
bardzo święcony rzeźnik. Ej. Potrzebował świętej broni. Jest nie tak, że święta broń nie jest przydatna. Ma swoje zastosowania. No nie dla mnie. Tak to najłatwiej będzie mi powiedzieć. Ja po prostu gram totalnie pod inne statystyki. No, niewiele z tego wyciągnę. Ale dobra. Jesteśmy tutaj, tak sobie przyjechaliśmy. I prawda jest taka, że muszę po prostu szukać dosłownie jednej rzeczy. Serce błyskamienia. I tych kryształów, jakby klejnotów, jak złotych. Jak gdzieś to znajdziemy, to będę wiedział, że jesteśmy w pobliżu ewentualnie właśnie tego NPC, którego szukam. Jeśli tego nie znajdziemy, to nie znajdziemy. Ale nadal chcę poszukać, chcę sprawdzić. Może się uda, a może się nie uda. I już tam momentami zaczyna się robić wszystko jedno, czy się uda, czy się nie uda. Wiem, że to może być smutne, ale po prostu... Wydawało mi się, że już dawno powinienem spokojnie sobie poradzić, ale... Elden Ring najwidoczniej ma inne plany. Albo ja po prostu gram gorzej niż wcześniej grałem, albo źle pamiętam wiele rzeczy, bo dosłownie mam ze sobą postać na to, co chcę robić. Trochę to załamuje człowieka. Nie ma totalnej tragedii czy coś. To jest tylko gra. Pierwsza sprawa, druga. Wiem, jak to są solejki, lubią przykrzyć życie, więc... ten. Tylko, jak już też nie ukrywam, bardzo mi kusi wejście do DLC. A... czemu nie weszłem do DLC i nie gram tym moim drugim bohaterem, tym ze starej serii, to wstydzę mi się przyznać, ale przez przypadek go skasowałem. Tak. Jedna opcja, jaką bym miał, byśmy chciał spróbować DLC czymś innym, jakoś inaczej, może szybciej, może wolniej, co? Robić jeszcze nową postać, kolejną próbować. Nie mam na to po prostu sił. Więc no, jeśli chcę doświadczyć dodatka, zmuszony, dosłownie inaczej tego nie umiem już nazwać, zmuszony, ale no, zmuszony jestem pokonać moga. O własnych siłach. Bądź już nawet się poddać i kogoś przyzwać. Zresztą jeszcze byłoby dla mnie po prostu takie podkolenie ogonne powiedzenie. Patrzcie, jestem do niczego. Nie jestem w stanie tego zrobić. Po prostu chcę iść dalej. Serio. Jak mówię, jeśli nie znajdę żadnego rozwiązania, ani niczego, co by mogło tu pomóc, to prawdopodobnie będę skłonny to zrobić. No tak teraz... Panie, gdzie ja tak naprawdę chcę się udać? Po co? Co przypomniała mi się jedna rzecz? Teraz, nagle. Nie powiem, gdzie ty znaleźć tego dziada. Nie wiem, że może dziwne, że tak nagle teraz, ale tak mi się, że przypomniałem sobie coś. Gdyby go odnalazłem ostatnio. Tak, ostatnio też go odnajdywaliśmy. Wtedy z innego powodu niż teraz. Teraz szukam go, bo chcę tego czaru. Ja tego szukałem, bo ten czar jest legendarnym czarem. I do osiągnięcia byłbym potrzebny. Gdzieś tutaj powinno być przejście. Gdzieś jakby zawalonym drzewie. Ja jadę totalnie. Bo tak też może być. Ale tak, jeśli tu gdzieś będzie... Będzie tam wyżej. Jeszcze. Tamtędy może do niego się dostanę. A, to nie jest drzewo, to jest skała. Ale dobra, tak warto wiedzieć. Tak czy inaczej, no muszę. Muszę próbować, muszę szukać. A wiem, że może się to przydać, nawet nie tylko dlatego, że ten czar jest potężny sam w sobie, ale... Może być moją jedyną nadzieją jeszcze na to, żeby coś tutaj zdziałać. Bogiem. Okej. Okay. I oczywiście skoczę w przepaść, bo po co miałbym gdzieś trafić? Chociaż chyba to się nie dało po prostu nigdzie dojść. Więc chyba to trzeba jakoś inaczej. Najgorzej jest tylko, że już naprawdę nie mam pomysłu. Gdzie, jak, kiedy. Co, pozwólcie, że tutaj poszukam trochę i spotkamy się za chwilę. Przy czymś. Mówię przy czymś, bo dosłownie nie mam pomysłu.
co mam zrobić. Jedyne, co mi w głowie siedzi, to Bog. I to, że przydałoby się go naprawdę już unicestwić. Okej, nie wpadłem na żaden pomysł, więc... No to jesteśmy znowu w mauzoleum dynastii Morgów. Mogów w sumie, Mogwynów. I stwierdziłem jedną rzecz. Jak nie mogę nic innego, to pokażę wam przynajmniej moje ulubione miejsce do farmienia. Którym, i to już wprost ogłoszę... nie wiem, ciężko. Ale tak, prawdopodobnie będę farmił przez... Ja teraz... A sobie właśnie... poziomy... Bo jeśli ich wyfarmię trochę, to prawdopodobnie będziemy w stanie pokonać może właśnie już... Boga, lepiej i tak dalej. Ale żeby to zrobić, muszę po prostu... Najprościej w świecie wam to pokazać, bo... Nie byłoby w porządku, gdybym sobie tu farmił, łaził, aby wybiście nawet nie znali miejsca. Nie podoba mi się to. To znowu za inwazję dostanę. To jest imienny Białolicy. Dobrze, bym powiedział. Nawet bardzo niedobrze, bo ja nie chcę z tobą walczyć. Ale najwidoczniej nie mam wyjścia. Muszę. Aha! Jak ja mogę zapomnieć o nich? No nie wierzę. Wierzę, że mogę zapomnieć o takich okropiec. Tak czy inaczej, tak. Trafiłem na inwazję, super. Nie znalazłem jeszcze tego miejsca, do którego chciałem iść. Pięknie, po prostu. Idealnie zwieńczony tego lemi z tego odcinka. I... a tak tego szybko dodam. Powiem, że może ci wam wydawać, że jestem strasznie sfrustrowany w tym momencie, strasznie poirytowany i tak dalej. Prawda jest taka, że nie. Jestem po prostu zawiedziony na swoim skillsiu, a brzmi jak brzmi po prostu, bo jakoś nie wyszło. Jest tak... I teraz się trochę dziwię, bo patrzę na to wszystko i... Może być... W sensie to nie jest możliwe, żeby tutaj nie było jakby... O. Jest to miejsce, dobra, znalazłem. Tutaj musimy się udać. To jest numer 2, okej. Okay. Że gdzie muszę się udać, żeby tam być. Bo właśnie tak przez chwilę myślałem, że... Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że ta lokacja jest wybrakowana. Na całe szczęście znalazłem szybko. To by było dojście. I tak, ogólnie mówiąc, by tu farmił to wszystko na właśnie tych... Albinaurykach. Z których to... Nawet fajnie lecą, bo widzicie 2000. No nie... Nie. Proszę, nie gro. Naprawdę przestaje być dla mnie śmieszne. Więc jeszcze raz. Będę nie farmił, bo to jest miejsce, w których jest ich pełno. I... to... Dobra, nie powiem tego słowa. Ale ogólnie mówiąc, to naprawdę mógł mi farmić nawet blisko mogła. I prawdopodobnie tak będę nawet robił. Tylko, że... I właśnie to tylko, że jest najważniejszym tutaj elementem. Chcę wam pokazać miejsce, w którym oryginalnie to robiłem. Najlepsze z najlepszych, moim zdaniem, i tak dalej. To, ile tam ich jest... Właśnie tu, jak teraz idę... To jest po prostu takie wow. Mogło tam było ich chyba 5 czy 6. No to zobaczcie, ile ich jest. Są ci zwykli i mnóstwo właśnie czerwonych, nie tylko. Więc tak. Tutaj normalnie można się teleportnąć z dużo późniejszej lokacji, jeśli się nie ma. Właśnie. Są nawet mniejsze, jeśli nie mylę. Wiem, że tych jest, nie pamiętam z jakiej. Proszę. Ale tak. A na ten moment ja już tu kończę. I...
prostu zabieram się za... no, walkę z nimi. I tu macie przykład, dlaczego mnie nie irytują i ich nie lubię. To, co widzieliście tutaj, ten atak i to, że zginęłem, zdarzało mi się nawet na tamtej mojej postaci, kiedy miałem już tam 50 witalności plus bardzo porządną zbroję i tak dalej. Ale dobra, nie ma co się irytować ani nic. Dzięki wam za uwagę. Do zobaczenia już niebawem, jak wiecie, trochę poziomów. Nawet nie wiem, ile tak naprawdę będę musiał. Ale obstawiałbym tak... A szybko tylko wam powiem, że chyba z... O! 20... No chyba z 20. Więc dużo tego będzie, no ale dobra. Hej, hej!